najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki. Pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie. Piotrek, no co za wieczór, co za dzień, co za atak i co za konkurs dla ciebie. No niesamowita sprawa. No, powiem, że sam jestem tak trochę w szoku, chociaż tak by zrobiłem wszystko, żeby dziś być dobrze, żeby było dzisiaj dobrze, a gdzieś tam po tej pierwszej serii tak trochę byłem trochę taki rozczarowany tym i tak gdzieś tam, może na tej dłużej następna szansa będzie, ale jeszcze jest jeden skok, trzeba swoją robotę zrobić i tak by skoczyłem. Muszę powiedzieć, taki dobry skok. No rewelacyjny skok. No, poszło tam wszystko, tam nic nie było myślane, tam no było tak. To był taki skok, można powiedzieć, no taki z lepszych, bo go nie pamiętam. Czyli puściłeś już po prostu co ma być, co będzie? Tak, znaczy ogólnie pierwszy też był w porządku, tylko gdzieś tam, znaczy no drobny błąd tam popełniłem, ale tak by gdzieś ogólnie samo poczucie miałem dobre, bo i ten próbny w sumie wygrałem i gdzieś tam miałem plan 3 razy wygrać, ale się nie udało. Ale bronisz tytułu mistrza świata, podpytywałem cię o to przez cały weekend, nie chciałeś o tym za bardzo rozmawiać, ale no to jest coś niesamowitego. Ostatni raz dokonał tego Adam Małysz 20 lat temu. No, ja można powiedzieć, zrobiłem podobnie jak w Oberstdorfie. Gdzieś tam zapamiętałem sobie te drastyczne sposoby katowania mojego organizmu, ale warto, także nie jest to takie, że gdzieś tam warto tak by wyciągnąć swój organizm na 100% wtedy co trzeba, tak by gdzieś tam miałem faktycznie ten plan, treningi spokojnie, gdzieś tam te kwali i po kwali już tak by miałem taki no... Ale co to znaczy plan katowania swojego organizmu? Jakie to są sposoby? A nie wiem. Bo ty wchodzisz w takie tryby, że po prostu nam to ciężko zrozumieć, ale no efekt jest niesamowity. Ja też tych trybów nie rozumiem, ale je robię czasem. Czasem są dobre, czasem, no ale jutro nie będę funkcjonował, także. Ale nie, no jest coś, będę chyba skakał, no także jakoś się może pozbieram, chyba że zapiję ci za dużo. No małe świętowanie chyba się należy mimo wszystko. No, no to na pewno. To, byle nie tak w Oberstdorfie, bo wtedy ojej. No może coś mniej. No nie wiem. Co... Piotrek, 7 medal na Mistrzostwach Świata, o ile dobrze liczę na szybko, żaden polski skoczek tylu nie ma. Czujesz się pod tym względem spełnionym sportowcem? A nie wiem, no. Tak, nie myślę o tym. Raczej tak by... Robię swoją robotę i tak by staram się dawać siebie full gaz, ile kiedy mogę. A tak by nie jestem spełnionym sportowcem, już gdzieś tam jak pierwszy medal zdobyłem, to już tak by gdzieś tam to było moje spełnienie, ale tak by cele cały czas sobie stawiam wyższe, żeby gdzieś tam żeby mógł dobrze funkcjonować, bo jak tak by nie mam celu, to się źle funkcjonuje. Muszę mieć jakiś cel, jakiś wizję, jedno się skończy, do następnego trzeba zacząć i tyle. Piotrek, ja tak patrzę na ciebie z podziwem od lat i tak się zastanawiam, masz 36 lat, czy to jest wizja możliwa, że ty w wieku 40 lat dalej będziesz skakał, bo ja mam wrażenie, że ty się absolutnie nie zatrzymujesz. Znaczy, trudno mi powiedzieć, co będzie, bo tak by to jest ten, no teraz przedłużyłem sobie, no 2 lata muszę dać skakać, no bo co zrobić, nie? No wypadałoby w tej koszulce się pojawić na stronie. Wypadałoby jeszcze zajechać, nie? Ale nie, no myślę, że tak by, ja nie mam jakiegoś takiego, nie stawiam sobie granicy, po prostu to lubię gdzieś tam, stawiam sobie cel, sezon się kończy, chwila przemyślenia, co robię. Plan jest, robię na następny i tak mi to funkcjonuje, póki organizm jeszcze sobie daje radę, no w sumie też ostatnio nawet kolanie mi jakoś tak bardzo nie strzelało, także nie jest źle. No dobrze, Piotrek, na koniec, jak bardzo jesteś zadowolony? Yeah! Yes! Dzięki bardzo, Piotrek, dzięki.